Przepraszam, że tak trochę monopolizuję te pytania, ale takie dotyczące, bo wspominała Pani o sytuacji powiatu raciborskiego. Tutaj starostwo, samorząd powiatowy rzeczywiście ma dużo potrzeb, ale jedną z tych potrzeb, tutaj może nie wymienioną, jest kwestia transportu powiatowo-gminnego, utrzymania tak w skrócie PKS-u w powiecie raciborskim. Czy tutaj interwencja poselska nie miałaby może jakiegoś sensu w kategoriach wsparcia tego przewoźnika, bo był taki swego czasu plan rządowy, żeby ratować PKS-y i ta sytuacja ucichła. Pamiętam, że nawet w telewizji publicznej byli zapraszani prezes PKS-u Racibórz, prezes z Raciborza, pan Gawliczek PKA Racibórz, czyli autobusów raciborskich, żeby pokazywać, że to się da robić. Czy tutaj do pani poseł docierają jakieś sygnały ze strony starosty raciborskiego, pana Grzegorza Swobody, bądź innych polityków lokalnych, że właśnie PKS no, stoi w takiej sytuacji trudnej, bo Urząd Marszałkowski w tej chwili nie wspiera z racji tego, że jest pandemia i Tak, jest tak. dokładnie, szkoły nie korzystają. Ta dziura budżetowa w PKS Racibórz jest spora. Tak, oczywiście. No tu jest problem tego rodzaju, że ten program rządowy okazał się kompletnym niewypałem. On miał tylko przywracać te linie, które zostały zlikwidowane i pomagać tylko tym, którzy sobie zupełnie nie radzili, a ci, którzy starali się jak mogli, pozostali bez wsparcia. Temat jest non-stop poruszany w obrębie też i Komisji Infrastruktury, i Komisji Samorządu Terytorialnego, ale jeśli może nawet bez tu jakby prośby ze strony powiatu zainteresuje się szczegółami, bo wiem, że koleżanki i koledzy składali projekty zmian tego funduszu w taki sposób, żeby on rzeczywiście mógł funkcjonować rzeczywiście, bo jednak przewozy te lokalne są w obowiązku samorządów, ale to jest też jeden z aspektów życia codziennego, które musi być brane pod uwagę, za które odpowiadają samorządy. Tym bliższe jest mi to, że nie tylko ze względu na niskoemisyjny transport w rozumieniu takiego taboru, który jest małoemisyjny, ale także same przewozy, komunikacja zbiorowa jest istoty rzeczy, nawet jeśli nie jest napędzana elektrycznie, to samej swojej istoty już ogranicza emisję do powietrza. Zwłaszcza, że mamy kolejne badania światowe na temat oddziaływania skażeń ze smogu tego komunikacyjnego, nawet jak on nie jest tak duży jak w wielkich aglomeracjach światowych, to jednak mimo wszystko cząsteczki emitowane przez właśnie transport powoduje zmiany nawet neurologiczne, szczególnie narażone są na nie dzieci. Więc każde ograniczenie ilości pojazdów jest tak naprawdę dbałością o zdrowie. Dziękuję za inspirację. Będę chciała zrobić taki raport w tej sprawie i przekażę także do naszych PKS-ów, na jakim etapie są projekty zmian prawa. Ewentualnie będziemy takie pomysły konsultować. Ja zresztą za pośrednictwem Państwa mam, bo przecież media właśnie są takim katalizatorem współpracy, mam prośbę o to, by każdy obywatel, każdy mieszkaniec naszego regionu, który widzi jakiś problem systemowy do rozwiązania, może się do mnie zwrócić. Ja wiele takich kwestii przygotowuję i nie tylko w postaci jakichś zapytań czy interpelacji, ale także projektów ustaw i uchwał, a z drugiej strony jeśli jest korespondencja i wiem, że są jakieś grupy zainteresowane, to nawet jeśli nie ma wniosku bezpośrednio, to jeśli przygotowane są jakieś projekty, to wiem, z kim je zwrotnie konsultować, jeżeli jest to zainteresowanie.